Dzień dobry, kochani. Witajcie na kolejnym live z książką w lesie. Dzisiaj mamy live znowu wyjątkowy, bo z okazji Dnia Dziecka. I dzisiaj będą pofruną kolejne niespodzianki do Was. O, wiecie, że już mamy pierwszą osobę. Dajcie znać, proszę, czy dzisiaj słychać już dobrze. Czy dobrze widać, czy dobrze słychać. To będzie dla nas znak, że możemy zaczynać ze wszystkimi treściami, które mamy przygotowane. Dzisiaj znowu tak trochę pochmurnie u nas po wielkich deszczach. Także ja tutaj prawie tonę, ale jest ok. Czekam na Wasze informacje, czy słychać lepiej niż ostatnio, czy dobrze widać. Niestety ani gór, ani lasu za mną nie widać, bo jest po prostu mgła. Na razie nie mam żadnych komentarzy. Dajcie znać, proszę, to jest dla mnie bardzo ważne, bo robiliśmy wiele, żeby dzisiaj było lepiej słychać i lepiej widać. Także czekam na Wasze pierwsze komentarze. I może już zacznę z pierwszymi takimi pytaniami do Was. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was już dzisiaj był na inspiracjach dla szkoły i widział post mój z pierwszym takim prezentem z dzisiaj z okazji Dnia Dziecka dla Oliwki z listem. Dajcie znać, wciąż nie mam w ogóle żadnych informacji, czy widać i słychać. Ja sobie tutaj jeszcze wyżej przepnę mikrofon. Wierzę, że wszystko jest w porządku, więc po prostu zaczniemy. Jeżeli ktoś widział dzisiejszy post z listem, dajcie znać. Jeżeli ktoś otrzymał już niespodziankę od nas jako od Fit Edukacji na Dzień Dziecka, mianowicie grę o potencjał dziecka, też dajcie znać, bo aż do 260 osób pofrunął PDF. W związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie otrzymał, a chciałby, to można pisać do mnie na wiadomość prywatną. Wystarczy napisać hasło gra i swojego maila podać i do tych osób będzie frunęła gra. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałam, live z okazji Dnia Dziecka. Ja sobie tutaj sprawdzę. Nie mam po prostu żadnych komentarzy od Was. Tak jak już powiedziałam, po prostu będę wierzyła mocno, że jest wszystko w porządku. Live z okazji Dnia Dziecka. Jeżeli mówimy o dzieciach, od razu się przypomina nam jedno z najważniejszych nazwisk, kluczowe, mianowicie Janusz Korczak. I wybrałam sobie taki cytat, który będzie przyświecał całemu dzisiejszemu spotkaniu. Szukając własnej drogi, poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim. To są słowa Janusza Korczaka, który przede wszystkim skupia się właśnie na tym, abyśmy odzyskali to nasze wewnętrzne dziecko. I dzisiaj o takim naszym wewnętrznym dziecku także będziemy mówić, ponieważ dzisiejszy live z książką będzie dotyczył dziecka z potencjałem Ani Piasecznej. Aniu, jeśli jesteś tutaj dzisiaj z nami, to proszę Cię, wklej w komentarzu link do książki, bo sądzę, że będzie wiele osób, które będzie chciało skorzystać, a tę książkę można zakupić tylko w jednym miejscu, dlatego ten link tutaj będzie potrzebny. Zacznę od dwóch takich sporych cytatów, które mi osobiście dały wiele do myślenia. Ja tę książkę przeczytałam dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy zostałam poproszona o napisanie recenzji. Nie widzę tutaj, ale przypuszczam, że jest z nami Anita Rudek, Karolina, z którymi byłam na premierze książki w Łodzi na szkoleniu Dziecko z potencjałem. I pewnie tutaj dziewczyny też będą mogły poświadczyć, że książka jest warta przeczytania, nawet nie przeczytania, a wypełnienia ćwiczeń.
Wiele naszych wierzeń powstaje we wczesnych latach naszego dzieciństwa w wyniku tego, co widzimy, słyszymy i czego doświadczamy. W młodym wieku nasze umiejętności krytycznego myślenia są nam obce. Nie kwestionujemy programowania umysłu, którego dokonują dorośli mający często dobre intencje. Dziecko, które rodzice powtarzają, jeśli nie będziesz miał dobrych ocen, nigdy nie zdobędziesz dobrej pracy. Może dorastać z przekonaniem, że nie jest wystarczająco dobre, takie, jakie jest, a jego talenty i umiejętności są mało ważne. Uważa, że to poziom wiedzy świadczy o jego wartości jako człowieka i jest wyznacznikiem jego przyszłych zarobków. Kilka lat temu zainteresowałam się szybkością przyswajania wiedzy przez dzieci i tym, co mówią, a raczej wmawiają im dorośli. Jakie były wnioski? Wszystko zależy od częstotliwości fal mózgowych. Aby osobę dorosłą sprowadzić do poziomu dziecka, częstotliwość fal mózgowych musi zostać obniżona do stanu delta i deta, stanów naturalnych dla dziecka przez 8 pierwszych lat życia. Mózg pobiera wszelkie spostrzeżenia, aktywność i wiedzę, które otrzymuje. W tej fazie rozwoju dziecko zostaje zaprogramowane na lata dorosłe i właśnie to podświadome programowanie stanie się w 90% sposobem podejmowania przez nie decyzji i kształtowania w dorosłym życiu. Innym ważnym aspektem, o którym rodzice powinni wiedzieć, jest fakt, że podświadomy umysł nie ma poczucia humoru. Dziecko nie interpretuje oświadczeń typu czy jesteś głupi, zostaw mnie w spokoju, tylko traktuje je tak naprawdę. Wyuczona bezradność pojawia się u dzieci w prawie każdej rodzinie, a sugestie traktowane jako prawdziwe stają się częścią systemu wierzeń ich podświadomości. Istnieje bezpośredni związek między tym, jak dzieci się czują i jak się zachowują. Kiedy dziecko czuje się dobrze, zachowuje się właściwie. W jaki sposób pomagamy dzieciom, żeby czuły się dobrze, akceptując ich uczucia i pomagając im korygować ich scenariusz życia? O akceptacji uczuć ja już wielokrotnie mówiłam. Myślę, że to już jest też temat bardzo znany, szczególnie osobom, które często tutaj na inspiracje zaglądają, czy na czytelnicze czwartki. Książka o self-rec, o filozofii self-rec traktuje o tym bardzo szczegółowo, pokazując przepis nawet, jak to zrobić, aby zaakceptować i pokazać tę akceptację dziecku, tych uczuć i zaopiekowania się tymi uczuciami i tym, aby po prostu poprawić właśnie to, jak dzieci się czują i wtedy od razu lepiej się zachowują, ale to tak samo się odnosi do nas, dorosłych i do naszego wewnętrznego dziecka, o które dzisiaj także warto byłoby zadbać. Teraz, tak żeby może nas trochę zaktywizować, chciałabym Was zapytać o to, z czym Wam się kojarzy dzieciństwo, bo ja dzisiaj specjalnie też to miejsce wybrałam, takie, w którym, no mam nadzieję, miałam nadzieję, że będzie bardziej widać, ale widać trochę trawę, dlatego że mi dzieciństwo właśnie kojarzy się z trawą. To jest pierwsze słowo, jakie mi przychodzi do głowy. Z trawą, poza oczywiście jakimiś odczuciami, takiej radości, beztroski, to właśnie trawa jest dla mnie takim symbolem takiego dzieciństwa. I chciałabym Was zapytać, z czym Wam się kojarzy, a być może z jakim kolorem, bo to jest też ciekawe właśnie. Jaka jest moc wydarzeń z dzieciństwa, tego, co nas spotyka? O tym będzie traktował drugi fragment. Szczególnie mocno dedykuję go nauczycielom, pedagogom, bo właśnie traktuję o tym, jak my, edukatorzy, trenerzy, nasze przekonania z dzieciństwa, czy to, co się u nas wydarzyło, przekładamy, no w zasadzie można powiedzieć, jeden do jednego na naszych uczniów. Chcę, żebyś wiedziała, że to, co wydarzyło się w dzieciństwie, wpływa na to, jakim rodzicem i pedagogiem teraz jesteś i będzie wpływało do momentu podjęcia przez ciebie decyzji o zmianie nawyku myślenia. Dlaczego? Ponieważ w twoim systemie przekonań zakodowano narzucanie innym własnego zdania, aby podporządkowali się w określonych sytuacjach. Na przykład, gdy bardzo chciałaś wyjść na dwór,
Obecnie dzieci chcą grać na konsoli. Najpierw musiałaś zrobić coś, o co poprosiła cię lub co kazała ci osoba dorosła. Zarówno w domu, jak i w pracy kierujesz się nawykami, schematami, wzorcami zapisanymi w twojej podświadomości. Te wzorce na wielu płaszczyznach oddziałują na relacje z dzieckiem. Przykład. Gdy miałaś 5 lat, matka zostawiła cię z ojcem i postanowiła ułożyć sobie życie z kimś innym. Odczuwałaś stratę, odrzucenie i byłaś zawiedziona. W twojej głowie powstała historia pod tytułem „Nikt mnie nie kocha, jestem niepotrzebna”. Kiedy po 15 latach podejmujesz pracę jako pedagog i w grupie 5-latków, z którymi pracujesz, znajduje się dziewczynka porzucona przez mamę, podświadomie będziesz się z nią identyfikowała, mimo że świadomie możesz to też wypierać. W trakcie sesji indywidualnych z nauczycielami i osobami pracującymi z dziećmi odkrywamy blokady z dzieciństwa, które są ograniczeniami w pracy. Nawet jeśli bardzo chcesz pomóc, zaczynasz traktować dziecko jak ofiarę, litujesz się nad nim. Dziecko, które w grupie lub w rodzinie staje się ofiarą, w pewnym momencie zaczyna wykorzystywać swoją rolę. Rozwój potencjału takiego dziecka zostaje zablokowany, bo jak takie małe, biedne dziecko ma samo założyć sobie buciki, prawda? Przecież Panie mu pomoże. Twoja pomoc staje się problemem na wielu płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest kontrola. Cokolwiek robi takie dziecko, zechcesz je chronić. A gdy chronisz dziecko, ograniczasz mu doświadczanie i zdobywanie wiedzy. Ta nadmierna kontrola, myślę, że jest problemem wielu z nas. I tutaj niekoniecznie może jest to nawet związane z jakimiś takimi traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, a raczej tym, że po prostu mamy wpojone to, że no, dzieci należy chronić, bo są takie małe, bezbronne. W pewnym sensie są, ale jeżeli ta nadmierna kontrola będzie cały czas im towarzyszyła, to my przede wszystkim wpadniemy w taki nawyk i nam będzie trudno się tego wyzbyć w momencie, kiedy już to dziecko będzie coraz starsze. Wiem, o czym mówię, ponieważ mi też jest momentami z tym trudno. Dlatego też o tym tutaj wspominam. Odczytuję te fragmenty, które też były dla mnie takie ważne i takie, w których po prostu doświadczyłam takiego momentu aha i takiego zastanowienia się nad tym, że faktycznie bardzo wiele rzeczy w tej naszej podświadomości zostaje i później chcemy się pozbyć pewnych schematów, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z tego, gdzie jest źródło. I teraz jak takie właśnie wydarzenia z dzieciństwa i to, co się dzieje, ma na nas wpływ, te słowa, których doświadczamy, w piękny sposób przedstawia książka, o której ja już wspominałam na czytelniczych czwartkach. Myślę, że ją znacie doskonale. Dziewczynki latają wysoko. Chciałabym dzisiaj o niej tutaj też powiedzieć, dlatego że dzisiaj właśnie z okazji Dnia Dziecka moi uczniowie na Fit Polskim usłyszą tę historię. Mam nadzieję, że po raz pierwszy. Będziemy ją sobie analizować pod kątem tego, jakie kamyki zostają wrzucone do naszej głowy, do naszych przekonań. Tutaj właśnie w piękny sposób przekonania dorosłych czy innych osób, które spotykamy w swoim życiu, zostają w nas i nam później ciążą. I one tutaj właśnie zostały pokazane jako takie kamyczki, które są wyrzucane przez pewną bandę. Nie będę opowiadała całej książki, bo tutaj odwołam się do mojego odcinka, który można odnaleźć na YouTubie. Natomiast banda, o, pokażę bandę, jak wygląda, bo jest naprawdę namalowana pięknie. Pan nie uda ci się, pan lustereczko, pani udka, pani uroda zewnętrzna, pan nierówność. Oni po prostu w mistrzowski sposób wrzucają kamyczki. I my dzisiaj te kamyki będziemy sobie wyciągać i będziemy je przeformułowywać na wzmacniające afirmacje.
Na tym między innymi będzie dzisiaj polegała nasza lekcja. To będzie taki prezent z okazji Dnia Dziecka, który każde dziecko sobie samo zaprojektuje, czyli będziemy sobie wkodowywać w naszą podświadomość przekonania, które po prostu są dla nas dobre, które nas uskrzydlają. Bo tak jak też w tej książce jest napisane, każdy z nas ma niewidzialne skrzydła, utkane przez Pana chcieć to móc. Zatem my chcemy wprowadzać pewne zmiany i dlatego będziemy je tutaj wprowadzać. Zatem taka wizualizacja celu, marzenia plus takie konkretne afirmacje i działania to jest sposób na to, w jaki sposób można poradzić sobie z tymi przekonaniami, które po prostu mamy wkodowane w naszą podświadomość. I to też nie zawsze jest tak, że to jest związane z jakimś traumatycznym dzieciństwem, jakimiś doświadczeniami z domu rodzinnego. Często to są przekonania, które po prostu funkcjonują w społeczeństwie i które my przekazujemy tak po prostu, albo no, całe otoczenie, w którym dziecko żyje. Bo tak jak brzmi powiedzenie, jest, myślę, że dużo w nim prawdy, że aby wychować dziecko, potrzebna jest cała wieś. I często w tym wychowaniu bierze udział mnóstwo osób. Jesteśmy wypadkową wielu spotkań. Przeczytam Wam jeszcze takie dwa cytaty, które bardzo mocno mnie uderzyły. Jak wiecie, ja lubię sobie wyszukiwać takie perełki. Pięknie teraz słońce nam tutaj świeci. Najpierw żałowałam, że nie ustawiłam kamery na drugą stronę, ale teraz się cieszę, bo teraz byśmy tutaj nic nie widzieli. Dziecko nie po to przychodzi na świat, żeby spełniać oczekiwanie Twoje albo innych ludzi. Dziecko po to przychodzi na świat, aby realizować swój plan i swoją misję. I właśnie taką misję, taki plan my odczytujemy na zajęciach Fit Polskiego. Ja wiem, że jest mnóstwo osób, wiem, ponieważ sporo osób do mnie pisało, które chciałoby zapisać swoje dzieci na zajęcia Fit Polskiego, ale my już dzisiaj startujemy z drugim poziomem naszego kursu. W zasadzie, gdyby licząc pilotaż, to można powiedzieć, że jest to trzeci poziom. Zatem dołączenie do naszej grupy na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, ale w związku z tym, że zainteresowanie jest ogromne, a także wiem, że misja, którą mamy i skuteczność tego, co robimy, jest bardzo wysoka, o czym poświadczają sami uczestnicy i ich rodzice, co mnie ogromnie, ogromnie cieszy. Postanowiłam zorganizować taki kurs wakacyjny, który się nazywa Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni. I teraz uwaga, to jest ten prezent, ta niespodzianka kolejna z okazji Dnia Dziecka. To znaczy tylko dzisiaj do godziny, do północy, do 24:00 będzie można ten kurs zakupić w super, super cenie. Mianowicie jest on tańszy o 50% od ceny regularnej. Ja teraz tutaj poproszę mojego męża, wierzę, że on tutaj jest i mnie słyszy, bo ja tutaj niczego nie widzę, żadnych Waszych komentarzy. Wkleję link, do którego możecie się przekierować, wskoczyć, zobaczyć, jak ten kurs jest zbudowany, na czym on polega. Ja teraz tutaj w skrócie opowiem. Zorganizuję się z Kanwą w 4 dni. To znaczy, planuję otworzyć takie dwa turnusy kursu wakacyjnego właśnie o takiej nazwie, które po prostu, no tak jak sama nazwa mówi, będą się działy w 4 dni. To znaczy, mamy pierwszy turnus od 29 czerwca do 2 lipca, od poniedziałku do czwartku, w każdego dnia, wieczorami od 19 do 20 na Zoomie. Widzimy się wszyscy z całą grupą. W grupie może być maksymalnie 15 osób. Na razie planuję dwa turnusy, także to jest kurs, kochani, tylko do 30 osób. Ponieważ jest możliwość kontynuacji później tego kursu na zajęciach Fit Polskiego, także w takiej formie online, od września. Ale to nie jest konieczne. Można sobie zrobić tylko kurs, właśnie zorganizuj się z Kanwą w 4 dni. I teraz, co taki kurs da Twojemu dziecku, że po prostu je przejdzie?
Wybierze swoje życiowe wartości, zaplanuje cel i zadania, sporządzi własny arkusz nawyków. To wszystko się będzie działo w Canwie. To jest taki bezpłatny program, świetny, świetny program graficzny, bardzo prosty, ale jednocześnie niezwykle pomocny i no, uwalniający wiele pomysłów. Moi uczniowie są nim zachwyceni. Sporządzi własny arkusz nawyków właśnie, zaprojektuje swój plakat motywacyjny, pozna metody organizacji czasu i przygotuje mapę myśli na ten temat. Zaskoczyć się swoim wakacyjnym kalendarzem osobistego rozwoju. Każdego dnia będziemy projektowali kolejny materiał. Każde dziecko wyjdzie z tego kursu, no wiadomo, z doświadczeniem, z umiejętnościami, ale też z 4 narzędziami, które samo przygotuje, oczywiście z moją pomocą. Ale jednocześnie warto tutaj dodać, że będzie miało kontakt z osobami, które są żywo zainteresowane takim rozwojem osobistym, z osobami no, z różnych miejsc w Polsce. Także to będzie możliwość do tego, żeby poznać nowe osoby. I takie spotkania mamy na Zoomie, ale co ważne jest, później każda lekcja jest nagrywana, to znaczy w trakcie lekcji jest nagrywana i jest publikowana w grupie zamkniętej na Facebooku, do której będziecie mieli zawsze dostęp. Także po zakończonym kursie te nagrania zostają, wy macie dostęp do grupy, więc możecie sobie odtworzyć w dowolnym momencie. Rodzice, którzy mają dzieci na Fit Polskim, które mamy akurat podzielone na 2 grupy, czyli dzieci od klasy 4 do 6, później druga grupa od 7 do 8, są bardzo zadowoleni z takiej możliwości, dlatego że no czasami wiadomo, coś nam wypadnie i dziecko nie może wziąć udziału, więc super, że może zobaczyć nagranie. A czasami jest tak, że dziecko no nie chce, aby rodzic towarzyszył mu na bieżąco podczas zajęć, ale rodzic chciałby zobaczyć, jak taka lekcja wygląda, albo jak też dziecko funkcjonuje w takiej grupie, jak się odnajduje może właśnie w tym programie. Z tych zajęć są zadowoleni także rodzice, dają mi informacje, że także im to wiele daje. Mam też mnóstwo, no chyba większość dzieci nauczycielskich, osób, które po prostu są nauczycielami i mnie tutaj obserwują i zaufali na tyle mi, aby po prostu też swoje dziecko zapisać na takie zajęcia. I powiem wam, że pomimo tego, że są to zajęcia online, to taka więź między nami nawiązała, no oczywiście nie do porównania, jak gdybyśmy się spotkali na żywo, choć planujemy też takie spotkanie kiedyś. Ale jednak powiem wam, że to są bardzo, bardzo takie wartościowe relacje, super chwile. Zatem, kochani, jeżeli chcielibyście z tego skorzystać, to jest teraz taka niepowtarzalna okazja. Później już w trakcie roku szkolnego nie będzie można dołączyć do naszego Fit Polskiego ani do tego wakacyjnego kursu Zorganizuj się z Canwą, no bo siłą rzeczy my będziemy kontynuować nasze grupy. A ponieważ mamy takie dosyć duże plany tutaj rozwojowe, w związku z tym, no ja też nie będę w stanie tak organizacyjnie tego po prostu wtedy nadrobić, żeby wprowadzić nowe osoby. Dlatego wakacje to jest najlepszy, jedyny moment tak naprawdę na to. I teraz na pewno się interesujecie ceną. Zatem cena regularna za taki kurs tygodniowy, no w zasadzie 4-dniowy, to jest 150 zł za osobę. Natomiast z okazji Dnia Dziecka 75 zł. Także uważam, że jest to po prostu atrakcyjna oferta, z którą warto się zapoznać, porozmawiać z dzieckiem, aby to była jego decyzja, jego chęć. Do tej pory no, miałam takich rodziców, którzy po prostu bardzo mocno konsultowali tę decyzję z dzieckiem i to był zawsze dobry wybór, bo no nie ma nic gorszego niż taki przymus do takiego rozwoju osobistego i można tym zrazić. Także ja tutaj też uczulam, że warto to przemyśleć, żeby to po prostu nie był taki falstart. Czy to jest właśnie dobry moment dla dziecka, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj nabić nie wiadomo jaką ilość osób, ale chciałabym autentycznie zarazić dzieci takim właśnie sposobem na naukę, na patrzenie na swoje marzenia, na odkrycie potencjału.
Ci, którzy mnie obserwują, myślę, że już natrafili na opinie rodziców, które tutaj także publikuję na relacjach, i mogli się przekonać, że jest spore grono osób zadowolonych. Zatem zachęcam Was do tego. Natomiast teraz już, moi drodzy, znowu wrócę do książki Dziecko z potencjałem i do wyzwań, do których chciałabym Was zachęcić, ponieważ zapowiadając to wydarzenie Live z książką, też Wam powiedziałam, że zorganizujemy sobie takie wyzwanie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak był live z książką Beaty Jurasz, Uwolnij ptaka, to także mieliśmy takie wyzwanie, ale tutaj dla mam. Natomiast teraz z okazji Dnia Dziecka. Pierwsze, wymień 5 mocnych stron swojego dziecka i powiedz mu o nich. Swojego własnego, osobistego. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, śniadanie marzeń, tak nazwałam, aczkolwiek jest ono zainspirowane właśnie książką Dziecko z potencjałem. Opowiedz o swoich marzeniach. To znaczy, rzucam nam takie wyzwanie, abyśmy dzisiaj przy śniadaniu porozmawiali w swoich rodzinach o marzeniach, aby każdy z Was o takich swoich marzeniach powiedziało, żeby to było coś takiego naturalnego. Kiedy my jako dorośli opowiemy o swoich marzeniach, to dzieci także będą chętnie o tym mówiły, chociaż myślę, że akurat temat marzeń dla dzieci jest bardzo wdzięczny, to czasem nam jest trudniej o to, aby być tutaj takimi szczerymi ze sobą i żeby nas było stać na to, aby tak wejrzeć w siebie, bo czasami jest to związane trochę z bólem i z takim niespełnieniem, ale myślę, że lepiej zdać sobie sprawę z tego wcześniej i móc to nadrobić. Także to będzie taki prezent z okazji Dnia Dziecka dla nas wszystkich. Ja się podejmuję jednego i drugiego wyzwania. Dzisiaj szykuję śniadanie marzeń, będziemy rozmawiać o swoich marzeniach i te 5 mocnych stron swojego dziecka także dzisiaj z mężem wypiszemy, powiemy o Oliwce, ja też wpiszę w listy do zeszytu z listami, jeżeli ktoś chciałby przeczytać list, jaki Oliwce napisałam z tej dzisiejszej okazji, to możecie sobie po live wskoczyć na post niżej, w którym właśnie takie listy opublikowałam. Ja Wam, kochani, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że te wszystkie niespodzianki, które organizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka, czyli gra o potencjał, po którą jeszcze możecie się do mnie odezwać na wiadomości prywatnej, wpisując hasło gra i podając swojego maila, ja Was wtedy dopiszę do newslettera i wyślę taką grę oczywiście w prezencie, że podobała Wam się książka Dziecko z potencjałem. Liczę na to, że Ania tutaj była i wkleiła link. Że podobała się Wam inspiracja Dziewczynki latają wysoko i pomysł na dzisiejsze zajęcia. Być może ktoś sobie też coś zapożyczy. Ja też odsyłam do nagrań na YouTubie z Czytelniczego Czwartku. I że podobały Wam się wyzwania, śniadanie marzeń i opowiedzenie dziecku o jego mocnych stronach. A jeżeli macie starsze dzieci, to być może będą mogły powiedzieć Wam o Waszych mocnych stronach z ich punktu widzenia. Dziękuję Wam serdecznie. Dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich pomysłach. Jeżeli Wam się to wydało wartościowe, poślijcie dalej. No i oczywiście zapraszam do zapisu na kurs Zorganizuj się z Canwą. Wakacyjny kurs 4-dniowy. Dzisiaj w cenie 75 zł. Zgłoszenia na maila feededukacja@gmail.com. Najlepiej już od razu z wyborem turnusu. To wszystko jest w linku przedstawione. Zatem po prostu nic, tylko korzystać, działać. Dzisiaj Wam życzę pięknego dnia, tego, aby i Wasze dzieci były szczęśliwe, i Wasze wewnętrzne dziecko, aby było zadbane, i wtedy to szczęście będzie posyłane dalej. Wszystkiego dobrego, kochani.